Cześć, z tej strony Domanu, a dzisiaj zapraszam Was do luźnej wakacyjnej dyskusji, także w komentarzach, na temat przeszłości oraz nadchodzącej przyszłości FIFA 21, w której zwrócimy uwagę jedynie na gameplay i rzeczy determinujące, czy nam się on podoba, czy też nie. Odnosząc się do przeszłości, musimy po raz kolejny jasno stwierdzić, że większość tytułów miała zarysowane jakieś bardzo widoczne schematy w rozgrywce, które dominowały nad grą. FIFA 10 miała lobby, 13 strzały na krótki słupek, 14 główki, 18 driveny, 19 el tornado z rzutkami, wolejami i tym całym barachłem. Co roku potrafiliśmy znaleźć w FIFA schematy, które wyprowadzały nas czasami z równowagi, ale nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem, by ktoś narzekał na schematy FIFA 20, no bo tych schematów po prostu zbyt wielu nie ma, a mówiąc dosadniej, w tej grze nie ma nic i jej po prostu stchórzyło i tak stworzyło 20, że jak wiemy, tutaj gdy ktoś strzeli bramkę głową po rzucie rożnym, no to robi to na nas czasem większe wrażenie niż jakaś przewrotka w 19. Jeżeli chodzi o bramki z ponad 20 metrów albo gole ekwilibrystyczne, to takich chyba nawet nikt przeciwko mnie nie zdobył w tym roku, no i sam nie oddaję strzałów z bardzo pokaźnej odległości, no bo jest to nieefektywne. A że w FIFA 20 praktycznie wszystko jest nieefektywne, rozgrywka stała się nudna jak flaki z olejem. No przecież wszelkie wycięcie schematów i ukrócenie możliwości zdobycia gola nie sprawiły, że nagle wszyscy zachwycamy się rozgrywką w panującej obecnie grze, bowiem FIFA 19 i 20 w ostatecznym rozrachunku oceniane są przez nas podobnie, czyli źle. Lecz z drugiej strony widać, że FIFA się zmienia, no i jakoś rozwija, bo gdyby FIFA 21 zawierała w sobie gameplay takiej powszechnie lubianej i szanowanej w swoim czasie gry jak FIFA 15, no to z miejsca zostałaby najbardziej hejtowaną grą w historii, no bo przecież w tej 15 występowały mecze, w których padało czasem 8 bramek, a z tego 8 z nich zdobywanych zostawało z ponad 25 metrów, co jest tak samo nierealistyczne jak ciupanie w 20, gdzie strzelamy tylko z bliskiej odległości. I jej stchórzyło i wydało to, co wydało. No ale prawdziwym problemem będzie, jeśli znowu stchórzy i FIFA 21 nie będzie różnić się znacząco możliwościami zdobywania goli od tego, co mamy obecnie. Gdyż powiedzmy sobie szczerze, że i tak wśród tych odsłon FIFA, które gracze wspominają najlepiej, widnieją same tytuły, które zawierały bardzo proste i klarowne schematy oglądane niemalże w każdym meczu, ale także te tytuły pozwalały nam na w miarę realistyczne rozgrywanie piłki, co przejawiało się tym, że mogliśmy robić z w miarę zadowalającą skutecznością wszystko to, co piłkarze w rzeczywistości. I niestety ostatnim takim tytułem była 18, gdzie raz na jakiś czas dało się zdobyć gola z bardzo pokaźnego dystansu, gdzie strzelaliśmy z woleja, z przewrotek, po rzutach rożnych, po podaniach na dobieg i drivenami. No bo przecież mocny płaski strzał po ziemi to jest bardzo często stosowane zagranie w prawdziwej piłce nożnej, no ale że FIFA 18 postawiła driveny na piedestale, a do tego w swojej rozgrywce i gameplayu miała kilka innych poważnych błędów, no to trudno powiedzieć o niej, że była bardzo dobrą grą. Natomiast mimo wszystko ja cofnąłbym się z wieloma elementami właśnie do 18 i z tego punktu rozwijał dalej grę, by FIFA 21 nie była tak prostą w swojej złożoności produkcją jak FIFA 20, bo FIFA 20 to jest produkt, który próbowano wykreować pod e-sport, czyli usunięcie wszystkiego, jak najprostsza rozgrywka i w ten sposób próba uniknięcia jakichkolwiek schematów, które zdominowałyby grę. Co prawda, to nawet trochę się udało, tylko co z tego, skoro dla większości graczy sam gameplay jest po prostu nudny i kładzie zbyt wielki nacisk na grę defensywną, co ułatwiało możliwości kamuflowania się. Zresztą, ile mieliśmy łatek w 20, które ostatecznie doprowadziły do tego, że przy niektórych taktykach fitness spada piłkarzom 2 razy szybciej niż normalnie, no to każdy tutaj wie aż zbyt dobrze, więc naprawdę przydałoby się, żeby ta FIFA położyła w końcu większy nacisk na rozgrywkę niż na wydawany content, no bo miejmy też na uwadze, że wbrew pozorom wielu graczy wcale nie gra cały czas w Ultimate Team albo nie ma abonamentu PlayStation Plus czy Xbox Live, przez co chcieliby oni pograć na przykład z rozumem i godnością człowieka w Squad Battles, no ale w to się nie da grać, bo o tym jak fatalnie wygląda rozgrywka na bota, no to ja sam wiem najlepiej, będąc już w 5 sezonie trybu kariery. I też, odnosząc się do przeszłości, zastanawiające jest, jak EA może wydawać grę z takimi niezwykle OP schematami jak te główki, driveny czy wrzutki po El Tornado. Jak testując tę grę, można na przykład nie zauważać takiego elementu jak to, że żaden bramkarz nic nie broni, a każdy driven wchodzi do bramki, przy czym jednocześnie są to zmiany gameplayu, które często wymagają drobnej poprawki w kodzie gry, którą da się wprowadzić aktualizacją o wadze maksymalnie 2 mega. No i zresztą
Gra regularnie edytowana jest od lat łatkami, tylko że one jakoś nie zmieniają zbytnio tych elementów gameplayu, które najbardziej denerwują graczy. No a mimo to, od września do lutego te łatki potrafią totalnie przekształcić gameplay w sposób, który każdy odczuje. Co sprawia także, że kupić nową FIFA jest źle, ale nie kupić także źle. Bo na przykład FIFA mi się podoba, więc nie kupię jej we wrześniu, ale potem po kilku łatkach staje się ona w miarę przystępna, więc może kupię ją taniej na przełomie stycznia i lutego. Tylko że wtedy będę musiał startować w Ultimate Team od zera i będę zdecydowanie w tyle za resztą graczy. No a jeśli kupię grę na premierę, to po 4 miesiącach może się okazać, że w to się nie da grać i szkoda było zaczynać, co jest równie złym rozwiązaniem. Więc ryzyk fizyk, elementy nie do przewidzenia i jedyne na co liczę, na co mam nadzieję, to że rozgrywka w 21 w końcu się ożywi i że na tym boisku będzie dało się przeprowadzać nieco więcej skutecznych zagrań niż w FIFA 20, co nie tylko rozmaici gameplay, ale i w jakim stopniu wpłynie na jego realizm, przy czym może ciekawym rozwiązaniem byłoby także spowolnienie rozgrywki. Nie widziałem nigdy wolniejszej FIFA niż beta FIFA 20, w którą grałem w sierpniu, a pod wieloma względami tylko przez ten zabieg była to druga najlepsza beta, w jaką grałem, która ostatecznie, niestety jak wiemy i widzimy, nie przetrwała do premiery, więc może też warto wrócić do tego pomysłu. No ale cóż, pożyjemy, zobaczymy, oby i jej nie skurzyło i ruszyło ten gameplay do przodu, no a czy tak będzie? Raczej małe są na to szanse. No a co ciebie, drogi widzu, najbardziej denerwuje w rozgrywce FIFA 20? Gameplay, z której FIFA na przestrzeni ostatnich 10 lat sprawiał ci najwięcej frajdy i co jako pierwsze zmieniłbyś w gameplayu FIFA 21? Zapraszam do kulturalnej dyskusji w komentarzach, a na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!